Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska, czas na poranne wydanie informacji dnia. Zapraszam. Dziś oficjalną wizytę w Warszawie rozpocznie prezydent Czech. To jego druga po Słowacji zagraniczna wizyta od czasu zaprzysiężenia. Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, marszałek Sejmu Elżbietą Witek oraz marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim zaplanowano w pierwszym dniu wizyty prezydenta Czech w Polsce. Jutro natomiast Petr Pavel będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Wśród tematów rozmów prezydentów znajdzie się m.in. kwestia rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz przyszłość relacji w ramach struktur europejskich i euroatlantyckich. Mając na uwadze lipcowy szczyt NATO w Wilnie. Nie zabraknie również tematu relacji dwustronnych, bo oba kraje mają rozbudowane relacje gospodarcze. Czesi są w tym zakresie naszym drugim partnerem, a Polska dla Czech trzecim z kolei. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji napływają skargi na materiał stacji TVN24 szkalujący świętego Jana Pawła II. Od jutra nasz dziennik będzie drukował wzór takiej skargi, którą przygotował były członek Krajowej Rady, profesor Janusz Kawecki. Profesor Janusz Kawecki, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wysłał do instytucji, którą jeszcze niedawno reprezentował, obszerną skargę na materiał TVN24 atakujący świętego Jana Pawła II. W nierzetelnym materiale opisano działania kardynała Wojtyły wobec trzech księży oskarżonych o nadużycia wobec nieletnich. Ja te akta czytałem, nie znajduję właściwie zarzutów wobec kardynała Wojtyły, które dzisiaj się buduje. Dr Robert Derewenda, szef lubelskiego IPN, mówi wprost, kardynał Wojtyła był wręcz radykalny w działaniach dotyczących księży, którzy popełnili przestępstwa wobec nieletnich. Kiedy dowiedział się, że jeden z księży dopuszcza się tego typu sytuacji, nie pozwolił mu nawet wrócić po szczoteczkę do zębów do domu. On już więcej nie pojawił się w tej wiosce, w której pracował. Co więcej, natychmiast została na niego nałożona najwyższa kara kościelna, łącznie z zakazem noszenia sutanny. Autorzy reportażu zaatakowali też kardynała Adama Sapiehę, mentora młodego kapłana Karola Wojtyły, bezkrytycznie powołując się na dokumenty UB oraz zeznania tajnego współpracownika księdza Anatola Boczka, który twierdził, że schorowany metropolita krakowski dopuszczał się przestępstw seksualnych. Ksiądz Anatol Boczek był erotomanem, był alkoholikiem i to do tego stopnia, że funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa usunęli go z listy konfidentów, ponieważ dla nich był niewiarygodny. O tym, kim był naprawdę ksiądz Boczek, w materiale TVN24 już nie było. Podobnie zatajono ważne informacje o jednym ze świadków, na którego się powołano. Chodzi o nieżyjącego już amerykańskiego arcybiskupa Remberta Wicklanda. Twierdził on, że o rzekomych złych czynach kardynała Sapiehy opowiadał mu sam Jan Paweł II. Wiarygodność arcybiskupa jest jednak wątpliwa. Sam był homoseksualistą i oszustem, który zdefraudował pieniądze diecezji. Sam też tuszował przypadki pedofilii. Kłamstwa na temat świętego Jana Pawła II oburzają wiernych. Święty Jan Paweł II to jest wielkie dziedzictwo nie tylko religijne, ale również kulturowe, społeczne. To dziedzictwo nie tylko polskie, ale i europejskie, i światowe. I wszyscy musimy zrobić wszystko, żeby to dziedzictwo zachować w prawdzie. Przeciw manipulacjom występują też księża biskupi, organizacje katolickie, Związek Zawodowy Solidarność, organizacje społeczne oraz politycy. Do wysyłania protestów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zachęca profesor Janusz Kawecki. Jeśli nawet jakąś uchwałę, oświadczenie podejmie się, niezbędne jest wysyłanie ich do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo ona jedyna ma prawo ocenienia i ukarania nadawcy za to, co jeśli było coś nieprawidłowego. Wzór skargi do Krajowej Rady od jutra będzie zamieszczany w naszym dzienniku. Musimy reagować na haniebne działania lewicowych mediów, mówi redaktor naszego dziennika Aneta Przysiężniuk-Parys. Apelujemy do wszystkich, żeby włączyli się w te akcje, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zobaczyła, że ten protest jest i że Polakom zależy na obronie Jana Pawła II. To jest też takie świadectwo z naszej strony. Skargi do Krajowej Rady można wysyłać także drogą elektroniczną. Na stronie Rady w zakładce Składanie skargi wniosków znajduje się formularz skargi na audycję, program lub serwis VOD. Krajowa Grupa Spożywcza powinna stabilizować rynek żywności i zapobiegać panice na rynku, wskazał Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
Krajowa Grupa Spożywcza została powołana w grudniu ubiegłego roku. Od tamtej pory działa, by chronić rolników i konsumentów. Jednak dotychczasowa praca grupy budzi pewne wątpliwości. W dyskusji przedstawiciele organizacji rolniczych, w szczególności związków branżowych, również innych związków rolniczych, raczej krytycznie wypowiadali się o funkcjonowaniu grupy spożywczej, przedstawiając, jak wielkie nadzieje były związane z jej powstaniem. Mówi przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski. Jak dodaje, Krajowa Grupa Spożywcza powinna również zapobiegać panice na rynku żywnościowym, a tak się nie dzieje. Zabrakło cukru w sklepach, potem zabrakło masła w sklepach. Trudno powiedzieć, czy to są zjawiska, nad którymi nikt nie panuje, czy też są celowo wytwarzane po to, by siać pewnego rodzaju niepokój. Polityk wyraził nadzieję, że zmieni się to wraz ze zmianą dotychczasowych władz Krajowej Grupy Spożywczej. 9 marca został ogłoszony konkurs na prezesa i członków zarządu KGS. Został odwołany prezes zarządu. Traktuję to jako wotum nieufności wobec już byłego pana prezesa, który wydaje się nie udźwignął odpowiedzialności za tę bardzo ważną dla polskiego rolnictwa firmę. Przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wskazał też na szerokie możliwości rozwoju grupy KGS, która mogłaby mieć wpływ na zagospodarowanie przez gorzelnie zbóż. Nadwyżka byłaby przetwarzana na bioetanol, a ten mógłby być stosowany jako dodatek do benzyn, zaznacza polityk. Inflacja w lutym wyniosła rok do roku 18,4%. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,2%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Inflacja w ubiegłym miesiącu osiągnęła rekordowy poziom od lat 90. Inflacja wzrosła w lutym do 18,4%. Zmiana ma podłoże statystyczne. Rok temu wprowadzona została tarcza antyinflacyjna, co zmieniło punkt odniesienia dla cen paliwa i żywności. Niemniej inflacja bazowa dalej jest wysoka. Szacujemy, że ceny w tej grupie wzrosły o 11,7%. Podaje Polski Instytut Ekonomiczny. Jednak według prognoz Instytutu taka inflacja to szczyt w tym roku. W kolejnych miesiącach należy się spodziewać spowolnienia wzrostu cen żywności i paliw. Problemem będzie jednak wysoka inflacja bazowa. Kolejne miesiące przyniosą spadek CPI, jednak inflacja bazowa obniży się nieznacznie. Silny wzrost dotyczy wielu produktów, także tych, gdzie cenniki zmieniają się bardzo rzadko. Ceny tych dóbr rosną o 10,8%. Sugeruje to utrzymanie się inflacji bazowej na dwucyfrowym poziomie. Instytut Ekonomiczny spodziewa się, że w bieżącym roku ceny wzrosną średnio o 13%. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska jeszcze przed opublikowaniem danych GUS-u mówiła, że według prognoz resortu od marca inflacja powinna spadać. Izrael jest na krawędzi wojny domowej. Rządowy plan reformy sądownictwa podzielił kraj, mówił prezydent Izraela. Propozycję prezydenta odrzucił premier. Jedną z głównych zmian ma być sposób wyłaniania sędziów. Gabinet premiera Benjamina Netanyahu przedstawił na początku stycznia plan reformy sądownictwa. Zakłada on m.in. zwiększenie kontroli rządu w kwestii wyboru sędziów. Proponuje też możliwość uchylania orzeczeń Sądu Najwyższego większością głosów w parlamencie. Plan reformy sądownictwa wywołał protesty w Izraelu. Dochodzi też do gwałtownych starć z policją. Mówimy Netanyahu, nie wracaj. Jeśli jesteś dyktatorem, nie wracaj. Jeśli jesteś premierem wszystkich Izraelczyków, Żydów, Arabów, lewicy i prawicy, wróć. Ale jeśli chcesz być dyktaturą, zostań tam. Trzymaj się z dala od Izraela. Nie zapomnimy ich. Oni próbują wprowadzić faszyzm do naszego kraju. Nigdy się nie poddamy. Będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi. I na początek daję pierwszą kroplę krwi. Prezydent kraju mówi, że Izrael jest na krawędzi wojny domowej. Ktokolwiek myśli, że prawdziwa wojna domowa, w której stawką jest życie ludzkie, jest granicą, której nie osiągniemy, nie ma pojęcia, o czym mówi. Szczególnie teraz, w 75. roku istnienia państwa Izrael, przepaść jest na wyciągnięcie ręki.
Zaprezentowana przez prezydenta Izraela kontrpropozycja zakłada m.in. zmiany w kompozycji organu powołującego sędziów, tak aby zapewnić w nim równowagę pomiędzy poszczególnymi gałęziami władzy. Prezydent proponuje też wzmocnienie rangi funkcjonujących jako odpowiednik konstytucji podstawowych ustaw, które raz uchwalone kwalifikowaną większością głosów w Knesecie nie podlegałyby już kontroli Sądu Najwyższego. Trybunał ten zachowałby jednak prawo do orzekania w sprawie konstytucyjności pozostałych ustaw. Z propozycjami prezydenta nie zgadza się premier. Co do propozycji prezydenta, uważam, że każda próba dojścia do porozumienia i rozmów jest godna podziwu. Dlatego też przedstawiciele koalicji kilka razy szli i rozmawiali z prezydentem. Chociaż posłowie opozycji nie byli chętni do dyskusji ani razu. Niestety kwestie zaproponowane przez prezydenta nie zostały zaakceptowane przez przedstawicieli koalicji, a główne części jego propozycji tylko pogorszą obecną sytuację i nie mogą zagwarantować potrzebnej równowagi między władzami w Izraelu. To jest niefortunna prawda. Obecny głęboki kryzys jest jednak szansą na zbudowanie mądrego, równoważącego się konstytucyjnego systemu rządów, mówił prezydent. Jesteśmy w głębokim kryzysie, ale całym sercem wierzę, że stoimy przed ogromną szansą, która jest historyczna, szansa na porozumienie konstytucyjne, które jest wyważone i inteligentne, z konsensusem różnych władz w naszym żydowskim i demokratycznym państwie, w naszym ukochanym państwie. Obecny rząd premiera Benjamina Netanyahu popiera koalicja, która składa się z partii prawicowych, skrajnie nacjonalistycznych i reprezentujących środowiska Żydów ultraortodoksyjnych. Netanyahu z przerwami przez 15 lat sprawuje władzę w Izraelu. W tym wydaniu to wszystko. Kolejne o godzinie 10. Do zobaczenia z Panem Bogiem.